Widzowie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj będzie naprawdę bardzo grubo, bo po pierwsze zarobiłem sporo siana, po drugie na 90% dzisiaj Ronaldinho skończymy, no a po trzecie paki ze sklepu będziemy otwierać za 500 000 i za 400 koła, plus mam do odebrania trochę nagród, więc może byśmy już zaczęli. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, a możecie płacić przelewem, blikiem albo paysafe cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. Kodem rabatowym Wachu macie 5% taniej, a link do strony macie w opisie. Na sam start powiem tak, jest 18.43, więc do 19.00, no trochę czasu jeszcze mamy i stwierdziłem, że zacznę sobie to wcześniej nagrywać po prostu, żeby po pierwsze wcześniej skończyć, a no po drugie i tak mamy dużo do roboty, nie? Bo zaraz wam pokażę w sumie. Po pierwsze to, że nie udało mi się zarobić do 1 400 000, aczkolwiek karty na liście mam na to, no wystawiałem je tutaj już jak widzicie dużo taniej niż wcześniej po prostu, bo chciałem, żeby szybciej to się sprzedawało i faktycznie schodziło to nie najgorzej, nawet no dużo lepiej niż wcześniej, ale zrobiłem taki myk, że tutaj na liście trochę tych kart sobie zostawiłem. Jak widzicie, no jest ich tak 70 na oko. Jakie 70? Jest ich 60 na oko. No łączna wartość, no jak ja wystawiam na przykład po tyle, kupiłem za tyle, no nie wiem ile to jest w sumie łącznie warte. No tak z lekko ponad 600 000, 700. Więc tutaj jak coś są karty, które możemy o Ronaldinho wykorzystać, do klubu też sobie nawrzucałem te karty z listy właśnie już, żeby po prostu były. No i paki, coś tam za zadania, trochę tych gorszych też jest, ale non-rary się mogą przydać do ważnych meczy zawsze, bo bo trzeba jakoś się zrobić. 10 razy 8, 5+, też mam jedną albo dwie, nie pamiętam dokładnie ile. No i będziemy te za końce kupować, nie? Za 400 koła i za 500 000. No szczerze, to myślę, że na tego Ronaldinho wystarczy, ale no, mam nadzieję, że się nie mylę. Jeszcze te mam, brązowe i srebrne paki, no za zapomniałem ich otworzyć. Dobra, nareszcie się jakieś fajne paki zaczynają. Mega paczki wymienne, więc no, wymienny jakiś drogi traf bardzo chętnie bym przytulił, bo bym coś sobie ładnego kupił za to. Ale powiem wam szczerze, że kurde, brakuje mi jakiegoś takiego wymiennego trafu, chociaż za 500 000, nie? Tak dawno nic takiego nie trafiłem, że że chciałbym po prostu coś dostać, ale no, zapewne nie dostanę. No, Future Starsik fajen, ale do przepały pójdzie i to jeszcze najgorsze. Ale właśnie, jeszcze będą te paczki za Ronaldinho, więc no to będą kolejne toty? Nie, no jaja se robisz. Eder Militao, o kurde. No to ładnie, fajna bardzo karta. Ja jej nie będę przepalał oczywiście, żeby nie było. Chociaż nie wiem. Ja pamiętam jak z ziomkiem otwieraliśmy paczki na toty. Był stream wtedy potężny. To był chyba jedyny stream w tym roku, nie? Bo zawsze na toty robię stream. Od 2 lat w sumie. I zawsze jest trafiany toty, ale no to był taki mocarny stream. I jest nawet z tego odcineczek, jak ktoś chce sobie zobaczyć. To był styczniowy odcinek. Nie pamiętam kiedy dokładnie to było, ale no toty był trafiony. Szampan był otwierany, było mocno, więc polecam po tym, jak ktoś chce. Teraz też ten Militao jest mocny, nie? Ale no jak będę miał Konatę, tego jak on miał, to był Konatę Futis. O, Konatę Futis i mam już tego Varana 97 chyba on ma, no to kurde, ten Militao to tak na ławeczkę ewentualnie, jakbym czerwoną kartkę dostał, by się nadawał. W ogóle przed tymi paczkami 10.85+, jeszcze wam coś pokażę, bo jak większość z was wie, kupiłem sobie jaja w górę, bo jest dla mnie najlepszym pomocnikiem w grze. Dałem 2630, a w tym momencie taki jaja w górę stoi, no 3300, 3200, więc ach, król biznesu. Chciałbym tego jaja w górę z jakiegoś pika Futis dostać, to dałem sobie go sprzedał i kupił chyba Mbappe Toty, albo kogo tamkolwiek innego, żeby wiecie, żeby do najlepszego składu w grze było po prostu bliżej, bo brakuje, na pewno brakuje tego, no Ronaldinho to za chwilę będzie, ten jest niewymienny, dobra, nie będziemy marnować, idziemy już o Ronaldinho coś tam przepalać, ale brakuje Nazario, brakuje Mbappe, brakuje mi Hakimiego na PO, chciałem tego Hakimiego z tego powodu, że właśnie by się z tym Renato łączyłby się z Neymarem, i Neymara też potrzebuje, i z tym Mbappe mieliby full zgrania wszyscy, bo ja chcę też ten skład zrobić, żeby miał full zgrania i żeby miał sens, żeby nie biegał mi na przykład Henry Shapeshifter po SPD. No a bramkarz to jakieś podzgranie by był. Dobra, składzik 9-1 mamy zrobiony, oddaję tego, nie tego, tylko tego Lemara, co był za zadania Futis Premium, no 5 na 5, karta wygląda nie najgorzej, ale u mnie na ławce no nie znajdzie miejsca. Wpadłem teraz na taki pomysł, żeby zrobić w ten sposób, że jak przepalimy
wymienimy sobie wszystkie po prostu te karty o Ronaldinho, o te składowe, to będą za to paczki i te wszystkie paczki, żeby otworzyć sobie jednocześnie. No chyba, że zabraknie i kasy, i foderun, to wtedy szybciej trzeba będzie. Ale powiem wam, że zaraz kłopoty Najmana mogą być, bo tu 8-9 składy trzeba przepalać. No, te karty 8-9 pewnie zaraz jakieś tam wypadną, ale no ja tu mam sporo 8-7, 8-6, 8-5 i aktualnie nie ma tego, gdzie wrzucać tak naprawdę. Bo zostały same składy 91, 90, 8, 9. No do 8-8 składu jeszcze by szło to wrzucić, ale no powoli ciężary. Dobra, zrobione. I chyba jedna paka jeszcze 10 razy 8,5 plus została, bo te wymienne mieliśmy na później. No właśnie, została jeszcze jedna, wymienne zostawiamy na sam koniec. Duplikat jeszcze jeden. Zapomniałem o nim, serio? Dobra, wywalę go, bo w tym momencie serio, no nie mam go chyba gdzie oddać, bo informów to... A może bym kupił? Ty, no kupię chyba jednego informa i zrobimy sobie tego pika z tych niżej ocenionych kart. Tego pika 8-7+, bo nie robiłem wcześniej, bo nie miałem informów. 8-9 Malacja, no trochę mało, jakieś lepsze fodery tutaj by się... No nie, no słabizna. Dobra, jednego informa biorę, overall mnie nie interesuje, bo chcę to szybko kupić. Plata, Pogba i Zyle. No chyba nie zapomnę, nie będę robił zdjęcia, ale chcę to szybko zrobić, bo za 2 minuty jest po prostu już 19 i to się odświeży. Mogłem to zrobić z tych 8-6 i tak dalej. Dobra, no nie zdążę do 19 z drugim, najwyżej po 19 kupimy jakieś informy i zrobimy i... Dobra, nie, tego miałem nie przepalać akurat tam, to gdzie indziej miało chyba iść. A nie, bo ja to chciałem w tym piku przepalić, ale zauważyłem, że 8-2 overalla to gdzieś indziej wrzucimy. Dobra, otwieramy pika, dawaj coś, wysoki overall, foder. O, Diego Carlos, no dobra, no foder fajny, przyda się na pewno. Wiecie co, ja chyba zrobię tą skampakę po prostu, bo tych 8-5 i 6, no dzisiaj wydaje mi się, że jeszcze sporo wpadnie. A tu inform też potrzebny, czekaj. Nie no, tego manę to mi tu szkoda, tego manę to wolę Ronaldinho, toców już. O, już się otwieram. Żyło, dobra. To wiem, gdzie to oddamy, ale czy coś jeszcze ciekawego mamy dzisiaj? No to było. Tutaj dostajemy wyzwanie, to było, tu ważne mecze tylko. Z ikon, no chyba nic nie będzie, nic nie ma, tak jak myślałem. Ty, na tego Sangare to tylko 8-4 skład, a na Chichari to ile skład? 8-5, a nie 8-6, nie no, jak 8-4 skład na Sangare to... To przepalimy te duplikaty na lepszy foder. No i proszę bardzo, złotego Sangare oddajemy o Sangare 9-3, który poleci o Ronaldinho zaraz. No to chyba czas na pierwszą grubą pakę zakończyć, co? Tą za 400 tysięcy myślę, żeby najpierw sobie otworzyć. A jeszcze podgląd jak jest, no pewnie, że jak jest to otworzę. No jak zwykle, nie? No to co? 250 rzadkich złotych piłkarzy, wszystkie karty niewymienne, jedziemy z tematem, fajnie, że zalagowało, ale już odlagowało. No, nie ma karty footies, może jakaś fajna ikona będzie w środku, coś? No, trochę nie jestem zadowolony z overalla, jaki wypadł tego foderu całego. No, w duplikatach może coś będzie jeszcze dalej, duplikatów 50, więc dosyć sporo, ale na końcu paki mamy... No dobra, no są jakieś 90. Jaki problem? Dobra, to do klubu, to od overalla idzie, tak? To te nisko overallowe, no skwikseluję, nie będę na piki przepalał, bo zostawię sobie na inny dzień. Informy sobie zróbmy, to będzie od razu na ten, na Ronaldinho. Tak sobie pomyślałem w tym momencie, że jak leci tyle tego foderu, który nam się nie przyda do Ronaldinho, czyli 8-5-8-4, to będziemy mogli sobie te tocy w sumie poklikać też. Dobra, jednego toca zrobiłem, zobaczymy co wypadnie, wejdę jeszcze na listę pozwijać te wszystkie duplikaty, co mogę zawinąć. No te Fekiry, de Marcosy i te wszystkie 90 inne, które mam i Lamele też, no to chyba uratują to, żeby tego Ronaldinho zrobić, nie? Bez kitu trochę sobie tych nakupowałem różnych różnistych kart i no warto było. Wiecie co? Ja w sumie teraz to spróbuję poprzepalać to wszystko z listy, co mogę przepalić na tego Ronaldinho i zobaczymy ile składów zostanie. Jeszcze ten srebrny i brązowy skład zrobię, żeby mi nie przeszkadzał. Dobra, mamy zrobione i tak, no na pewno czekają mnie zakupy jakichś kart 92 i 93 i 94 podejrzewam. Wam. Bo, no kurde, te składy 91 to będzie fest ciężko zrobić, bez tego to nie pójdzie, jeszcze wypadałoby jakieś 2 tocy trafić, żeby ich nie kupować i zostało 11 składów, no zrobię to dzisiaj, no nie ma opcji, że nie. Dobra, czyli te paki za Ronaldinho zostawiamy na koniec, no to informy i jeden tocik i pakę za 500 000 od razu klikniemy. Czekaj, skąd te karty kolejne?
Coś tu się popsuło? Ej, wiecie co? Chyba poprzednia paczka się zbugowała i mi nie wzięło kart do klubu. Dobra, ogarnięte, można lecieć już z tymi informami i z tocem. No, jakiś jeden inform 90 i no tocik z paki z tocem byłoby cudnie. Czy toc z paki z tocem, nie? No wiadomo, chodzi mi o zwykłego toca, a nie toca moment. Dobra, dawaj tego toca, no byle nie moment i jest sztos. Jest sztos, jest sztos, jest zwykły tocik, także Gitson. Nawet nie interesuje mnie, co to jest, pójdzie do przepalenia. Dobra, widzowie, pojawiają się pierwsze kłopoty, bo tyle zostało mi kart, które mam na liście. Tych Atali, no, mogę wystawić chyba, żeby się sprzedali. Mi no są warci teraz 13 jakieś koła, to wystawię po 12, żeby szybko poszło, żeby mieć na dalszy foder. I ogólnie tak, kupiłem kilka kart 93 i 92 i no przepaliłem to Ronaldinho. Jeszcze jedno SBC z tego, co mam, mogę zrobić. I jak to zrobimy, no to zostanie już tylko 5, w tym jedna 8-8. I 2,89 i 3,90. No kurde, musi się udać. Dobra, nawet tego nie jestem w stanie w tym momencie zrobić, więc idziemy do paki za 500 000. Ogólnie są też te paki 85 plus razy 10 do zrobienia na ratunek, że tak to ujmę, ale chciałem je zostawić na kolejny odcinek, żeby po prostu, no, było co otwierać, bo jadę do Wrocka, więc w sobotę filmu nie nagram, a musi być i na sobotę, i na niedzielę. Jeszcze są, wiadomo, te paczki, ale jak już sobie postanowiłem, że zostawię je na koniec, to chcę je zostawić na koniec. No to dobra, paka za 500 000. Wybieram tą, bo mogłem tą, ale tą sobie może stawimy na kolejny raz, jak będę miał siano. Otwieramy tą, 500 000 idzie z konta i zobaczmy, czy coś wyskoczy. No coś wyskoczyło, 9-1 overall. Ale może w środku coś się schowało, 50 duplikatów, trochę No beścik wyskoczył, nie najgorszy jest ten beścik, ale... No ale no. Znowu problem z serwerami? Co jest z tym? Ostatnio też to miałem. Dobra, idę gdzieś to spróbuję przepalić, bo trochę szkoda. Robiłem dwie paki z tocem, także może coś wypadnie ładnego. I zrobimy te piki 287 plus od razu. No bo te informy mamy, które się do Ronaldinho nie przydadzą, więc można tu oddać i może akurat coś. Pierwszy Pikson wylądował i uwaga, uwaga! Słaby. Drugi Pikson wjeżdża i w drugim chyba nie będzie nic specjalnego. No, Fernando 90 coś tam daje. No to paki z tocami. Pierwsza jest tocik. Dobra, git. To będzie wysoki overall przynajmniej. I marsz. No dobra, dobra. Jak coś, ja tych toców chyba nie będę sprzedawał. Po prostu wezmę i je przepalę. No tutaj akurat toc moments, ale... O, Januszek Quadrado. Okej, zawsze miło zobaczyć. Ale no, nie będę tego sprzedawał, po prostu do Ronaldinho wrzucę, bo... Sytuacja jest krytyczna, no jeszcze są te paczki, nie? Chciałem je zostawić na koniec tak bardzo, na sam koniec odcinka, jako takie zwieńczenie tego Ronaldinho, ale... No, może nie wystarczyć mi. 6 składów zostało, mamy 100 tysięcy niecałe i paczki w sklepie. Ja już nie mam żadnych kart 8-8 ani 8-9, więc... No więc jednak nie zostawimy tych paczek na koniec, otwieramy teraz, byleby na wpadał ten foder. Heros? Heros? Dobra, no ale... No, Heros 87. Mi tu potrzeba jakichkolwiek kart 88, 89, 90, albo tych ikon urodzinowych, albo jakichkolwiek ikon, żebym miał Quixel za 60 parę koła i żebym... O, właśnie o tym mówiłem! O, właśnie o tym mówiłem! To jest niemożliwe! To jest niemożliwe! To jest... To są jaja totalne. Powiedziałem o ikonach i sobie taką ikonę z buta dostaję. Z paki za 25 koła. Ale no, chodziło mi o to, że jakichkolwiek ikon albo jakiegokolwiek foderu 88, 89 plus. 90 wiadomo, też są na wagę złota. Mamy Raspadoriego. Urodzinówka, ile overalla? Mało, dobra, nieważne. Kupiłem trochę foderu, praktycznie za cały sos, co miałem. To jeszcze tego Benramę może... Oj, wygrałem, git. No i kleimy dalej, no niewiele zostało. Ważny mecz jeszcze ewentualnie można zrobić. Jeszcze można sprzedać frankowskie. Dużo można jeszcze zrobić. Moniona z pierwszego składu muszę przepalić, ale no... No odkupię jakoś najwyżej. I czas polecieć dalej z paczkami. Już ciemno trochę w kamerce, bo no trochę to trwa. Nie powiem, że nie, ale no trzeba go dzisiaj dokończyć. Ja to za wszelką cenę zrobię. O, inform. Dobrze, bo akurat był mi potrzebny. No i jest wysoko oceniony, bo ogólnie to zabrakło mi jednego toca albo informa. Miałem w klubie jednego, ale było 8-5. To trochę za mało ceny, więc 8-8 pomoże. I nie mam żadnych kart 8-8.
87, 88, więc to miło by było, jakby kilka wypadło, bo to bardzo pomoże, nie? Ty, no z tych paczek żadnej karty 85 plus nawet nie dostałem. No, z ostatniej paki, którą miałem w sklepie, Lafon, dobra, Gites. Dobra, mogę jedną tą paczkę zrobić, bo jak mówiłem wcześniej, przez wyjazd do Wrocławia chciałem zostawić na jeden dzień, bo jeden film na zapas muszę zrobić, bo nie chcę przerywać daily, ale no bez tej paczki to ten Ronaldinho dzisiaj może się nie udać. Znaczy inaczej, udałby się pewnie, tylko no musiałbym sprzedać jaja Touré i musiałbym nie otwierać chyba w ogóle paczek za 500 000 i tak dalej. Ale chciałem, żeby po zarobieniem Ronaldinho był też dla widza jakiś kontencik, nie? Więc no. Dobra, paczuszka już czeka. Miejmy nadzieję, że pomoże. Jest Inform. No, jak Inform, to musi być jakoś wysoko oceniony. 89 Griezmann, ale no, poza Informem jakieś 89, 90. Jest jedna, dobra. Zostały mi 3 SBC-ki o Ronaldinho jeszcze. I ja zapomniałem w sumie, że mogę tych pików 80 plus trochę zrobić, to na pewno bardzo pomoże. No, no i sprzedam tego frankowskiego i też po klubie trochę wymiennych posprzedaję, co tam mam. Strasznie ten odcinek się przedłużył, w ogóle nie spodziewałem się tego i myślałem, że na miękko na tego Ronaldinho wystarczy. A tutaj no, trochę się zdziwiłem. Nawet myślałem, że jak będę otwierał te paczki, nie za 500 000 i za 400 koła, to mi wystarczy, ale no, trzeba się nagimnastykować. Dobra, widzowie, zrobiłem 11 pików i ogarnąłem 218 koła. Skąd się to wzięło? Sprzedałem frankowskiego i wszystkie śmieci, jakie miałem, to wystawiłem. Takie typu cieni trochę było. Było trochę zmian pozycji. Jakieś wymienne 8-2, wymienne 8-3, wymienne 8-4, więc no te 200 koła to będzie niezbędne, żeby tego Ronaldinho skończyć, ale no jakby z tych pików, no bez przesady, no. Daj ze 4 jeszcze 87 plus i będę zadowolony. No akurat na złość, jak tego bardzo potrzebuję, to w ogóle nie daje. Te niewymienne 8-4 to mi się w tym momencie do niczego nie przydadzą. No jest Tagliafico, jeszcze jakby dało, no na koniec jeszcze jedną, chociaż dwie by było masno, ale no z tych pików to co ja dostałem? 8-8, 8-9? Dobra, idę kupić jakiś foder i co? No, jak nie wystarczy, to jeszcze pogrzebię po jakichś śmieciach, bo 8-2 i 8-1 trochę jeszcze mi zostało. No i zobaczymy, no, czy się uda. Nie, no, musi się udać dokończyć. No, ja najwyżej sprzedam tego jaja w górę, jak już nie będę miał zupełnie nic, ale no, mam w klubie non-rerów jeszcze sporo wymiennych i powiecie, że mógłbym to przepalić na piki, ale no, trochę też chcę kontentu, jak mówiłem, zostawić na ten jeden film, co musi być tak taki niby zapasowy, ale to nie będzie zapasowy film, tylko będzie dobry. No a dwa, po tych 11 pikach, które zrobiłem i nie wypadło mi zupełnie nic, co mi jest, znaczy no, dwie karty na 11 pików powyżej 8-6 overalla, to wolę sobie te karty zostawić, bo w tym jest sporo wymiennych kart i no, najwyżej te non-rary puścić po 700, czy tam po 700, czy tam po 600, czy ile stoją i po prostu kupić sobie te karty. Widzowie, moi drodzy, no, czas Petra Czacha w tym klubie już dobiegł końca, bo nawet go z ławki nie wpuszczam. Przepalam taki oto skład. Oczywiście, że potwierdzam. I zobaczcie, co się ukazuje naszym oczom. W końcu jest upragniony, najlepszy Ronaldinho 98. No, dla mnie to będzie najlepsza karta w grze, bo dla mnie ten Ronaldinho to jest najlepszy piłkarz w historii, jeżeli chodzi o umiejętności. No wiadomo, czasem sobie lubił na melanż pójść, czasem to wolał nie przyjść na trening. No ale jeżeli chodzi o umiejętności, to dla mnie topka, najlepszy piłkarz i no i dla mnie to będzie najlepszy piłkarz w grze. No tutaj nie będę lał wody, tak? Uwielbiam gościa i cieszę się, że mimo że musiałem wydać więcej niż zakładałem, że musiałem się tak nagimnastykować, to Ronaldinho siedzi bam. No widzowie, naprawdę cieszę się, że go zrobiłem. Dajcie znać, czy wy będziecie robić, czy może ktoś już zrobił, czy może kogoś też tak powaliło, żeby aż tyle SBC-ków jednego dnia trzaskać i tyle na to wydawać, ale no ja jestem ostatecznie zadowolony. Ronaldinho siedzi, muszę tylko posprzedawać trochę non-rerów, co mam w klubie, 8-1 i 8-2 wymiennych, co mi zostały, zrobić sobie ważne mecze, żeby mieć kasę, żeby sobie Moniona odkupić i Frankowskiego odkupić, albo dać kogoś na jego miejsce, bo nie ma, nie? No trzeba było chłopaków z pierwszego składu poświęcić, ale ich mi kompletnie nie szkoda. A na dziś to tyle, widzowie, akcentem czarnym jak tło moje i pewnie mojej koszulki już nawet nie widać, ale udało się. Siedzi Ronaldinho, pozdrawiam cieplutko, mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało i do jutra, do 13:00.